Ciekawy problem jak jesteś zatrzymany za jazdę po narkotykach, czy zadajenie pewnych istotnych zdarzeń dotyczących twojego stanu zdrowia podczas badań lekarskich czy psychologicznych ma sens? Oczywiście chodzi o zbagatelizowanie tych zdarzeń, przedstawienie w jakiejś korzystniejszej wersji. I jest to o tyle ciekawe, że od lipca 2014 roku podpisujesz pod groźbą odpowiedzialności karnej, czyli, zacytuję, pouczony, pouczona o odpowiedzialności karnej z artykułu 233 kodeksu karnego. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodnie z prawdą i podpisujesz oświadczenie, w którym dość dokładnie są te sprawy poruszane: no, sprawy narkotyków, wódki, czy jakiegoś innego alkoholu w szczególności. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. No i zacznę od maila anonimowego widza, także nawet nie wiem w którym WOMP-ie był badany i z jakiej części Polski pochodzi. No, nazwę go Tadek. Witam, mam pytanie. W 2009 roku w sierpniu cofnięto mi prawo jazdy kategorii P na 2 lata za prowadzenie pod wpływem heroiny. No, czyli tutaj mój widz był dość, jakby to powiedzieć, na takich poważniejszych używkach. W 2012 w kwietniu podjąłem leczenie w ośrodku dla osób uzależnionych. W październiku 2013 skończyłem program. Od kwietnia 2012 utrzymuję całkowitą abstynencję, czyli ponad prawie 2,5 roku. Chciałbym teraz odzyskać prawo jazdy, ale obawiam się, że kiedy opowiem całą prawdziwą historię w WOMP-ie. To zapomnę o upragnionych uprawnieniach. Z doświadczenia innych wiem, że kiedy kłamali lekarza, że był to jakiś jednorazowy wybryk i tak dalej, odzyskiwali prawo jazdy. Inny znajomy, tak jak ja, miał podobną sytuację i nie dostał pozytywnej opinii. WOMP, pomimo leczenia, pomimo abstynencji kilkuletniej, nawet trzyletniej, odwoływał się cyrki, czas, koszty i tak dalej. Proszę o pomoc, bo już sam nie wiem, co mam robić. Nie chciałbym kłamać. Przez ostatnie lata naprawdę ciężko pracowałem nad sobą i bardzo się zmieniłem. Uważam, że zasługuję na to prawko. Proszę o szybką odpowiedź. Badania psychologiczne przeszedłem bez żadnych trudności. A w lipcu mam badania w WOMP-ie. Z góry uprzejmie dziękuję, pozdrawiam. Tadek, ale jest to tylko pseudonim mojego widza. Nakręciłem już kiedyś podobne wideo w tym temacie. Aczkolwiek wtedy internauta miał chyba problemy z alkoholem, ale szczerze mówiąc, temat ponownie mnie zaciekawił. I uczciwie mówiąc, nie udzieliłem żadnej jakiejś konkretnej porady, w zasadzie zostawiając internaucie w wolną rękę, że tak powiem, co zadecyduje, to zrobi. Ale poprosiłem go o relację z wyniku końcowego i po jakimś czasie przyszedł kolejny mail. Witam, badania przeszedłem, brawo. Następne są za dwa lata, bo lekarz Wąpi mówił, że na tyle tylko daje i że jak się za dwa lata przyjdzie, nie będzie żadnych wyroków, ani picia, ani ćpania to da bezterminowo. Co do wywiadu, powiedziałem, że zostałem zatrzymany pod wpływem THC, czyli tutaj mój widz nie przyznał się do, do heroiny, przyznał się tylko do jakiegoś jointa z marihuany. Jednorazowy wybryk. I to dawno temu byłem gówniarz. I przeszło bez problemu. Teraz czekam na egzamin na prawko. Komentując ten przypadek, no cóż mogę powiedzieć, podobno kłamstwo ma krótkie nogi, no ale w tym przypadku przeszło. Mogę mieć tylko nadzieję, że mój widz naprawdę wyciągnął wnioski z tej całej sytuacji. Więcej już po jakieś dziwne rzeczy, dziwne używki nie, nie sięgnie i będzie szczęśliwie się tym prawkiem. Cieszył do końca, powiedzmy, dopóki będzie w stanie jeździć. Natomiast cały ten temat traktuję jako wywoławczy do dyskusji, być może przyłączy się to do tej dyskusji. No, wprawdzie oświadczenie jest podpisywane pod groźbą odpowiedzialności karnej, no ale nie wiem, jakie ma to przełożenie w praktyce, szczególnie w przypadku, jak ktoś jest chory. No, tak teoretyzując. Wiem, że chory psychicznie nigdy nie przyzna się do choroby psychicznej, no, prędzej do spisku całego świata przeciwko niemu, że chcą go zamknąć do szpitala, że chcą go otruć i tak i tak dalej, natomiast no, on jako jedyny twierdzi, że jest zdrowy, a, a wszyscy inni, rodzina, lekarze się przeciwko niemu jakoś tam sprzysięgli. No, tak na marginesie przypuszczam, że Ostatnia przejażdżka, taka medialna, takiego jakiegoś chorego psychicznie gościa po Sopocie, gdzieś tam po Molo czy gdzieś, potrącił ponad 20 osób, 23 o ile pamiętam, gościa chcieli zlinczować, no i ta przejażdżka na pewno skończy się bez konsekwencji karnych dla niego, no w końcu był niepoczytalny, najwyżej zabiorą mu prawko, no bo w tym momencie tej, tej choroby już nie da się ukryć, stała się poniekąd medialna. Natomiast, jeżeli Ty masz coś ciekawego do dodania, oczywiście w tym temacie no serdecznie zapraszam Cię do dyskusji poprzez komentarze poniżej. No szczególnie chodzi mi o tą zasadę: no cel uświęca środki, miliony ludzi za to straciło życie, wojny wybuchały i tak dalej. I czy odzyskanie prawka, czy uzyskanie tego prawka z powrotem uzasadnia mówienie nieprawdy o swoich schorzeniach? No, być może lepiej przyjąć starą zasadę recydywy oraz polityków, prawda? No, nie pucuj się na daremno. Podobno przyznać się zawsze zdążysz, jak to mówią, to twoja ręka, złapali cię za rękę, a to nie moja ręka. Tak przynajmniej ktoś mi tam mówił po jakichś doświadczeniach więziennych. Przyznać, podobno się zawsze zdążysz, ale to jest zasada recydywy, a nie moja. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Zapomniałem, które przekazanie jest o kłamaniu, jak to było, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Jeżeli pamiętasz, które to przekazanie, to też możesz skomentować pod tym filmikiem. Bye, bye i do zobaczenia w moim kolejnym filmie.